co triatlonista czyta jesienią bądź zimą? Może to? Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj krótko chciałem opowiedzieć tylko o dwóch książkach, które mam z wydawnictwa Book Rower. Ich strona to jest bookrower.pl. Są oni... Wydali oni, patrzę tutaj, jest, mają taką ładną zakładkę, wydali oni między innymi coś takiego, co się nazywa Biblia Triathlonu. Ostrość jest, jest. Czyli książka, którą się poleca wszystkim zainteresowanym metodyką treningu Freela. Ja Biblię Triathlonu mam, zacząłem ją czytać i bardzo topornie mi się ją czytała. Jest bardzo metodycznie napisana, w świetnym porządku, natomiast mnie to męczy po prostu i nie umiem takiej treści czytać. Aczkolwiek, no nie wiem, może trening jest po prostu tak nudną sprawą, przynajmniej te podstawy, tak? Jakby rozbicie całego cyklu rocznego, powiedzmy, na poszczególne etapy. Może to jest tak nudne, że tak się o tym pisze. Nie wiem, nie znam wielu książek o triathlonie, więc patrzę przez pryzmat tych paru dosłownie, nie wiem, pięciu może, o bieganiu czy triathlonie, które przeczytałem w formie tekstowej. Raczej jeśli sięgam po książki, to sięgam po inne książki, o dziwo. Bardziej z rozwoju osobistego, biznesu i tak dalej. Ale tak, mam tutaj dwie książeczki z wydawnictwa Book Rower. Pierwsza to jest Mój pierwszy triathlon, Steve True, chyba tak się czyta, jest autorem. Druga książka to jest Trening siłowy do triathlonu, Patrick Hagerman. To jest chyba w miarę świeża książka, powiedzmy, sprzed paru miesięcy. Co znajdziecie w tych książkach? Mój pierwszy triathlon, mówię, bardzo metodycznie opisane, co tutaj znajdziecie. Czym jest triathlon, strój, sprzęt, maksymalnie efektywny trening, pływanie, pływanie open water, rower, bieg i tak dalej. Ale również odżywianie, dieta, 6-miesięczny plan treningowy, etap wyciszenia, przygotowanie do dnia zawodu. Czyli generalnie jest też na przykład rozdział cały o strefach zmian, treningach zakładek, nastawieniu psychicznym. Więc tak naprawdę wszystkie, bo ja lubię mówić, że triathlon to jest 6 dyscyplin, czyli swim, bike, run, regeneracja, dieta i gibkość, nazwijmy to. Trening, który gdzieś tam robimy sobie, uzupełniający, nazwijmy to tak. Więc w sumie psychika jeszcze, siódma dyscyplina, więc tutaj mamy wszystko łącznie z psychiką poza regeneracją, przynajmniej tak jak teraz patrzę. Nie czytałem tych książek, tylko przeglądałem sobie, czytałem wybrane fragmenty, no i sprawdzałem spis treści, żeby wiedzieć o czym, co tutaj można znaleźć. Więc tak, myślę, że takie kompendium dla kogoś, kto faktycznie nic nie wie, boi się pytać, boi się rozmawiać, a chciałby w sposób usystematyzowany sobie przejrzeć, o co chodzi, co w trawie piszczy. No i ten 6-miesięczny plan treningowy, jak ktoś zupełnie też nie wie, o co chodzi, to myślę, że to jest no, fajny sposób, żeby się zaznajomić z tematem i być jakby bardziej pewnym tego, co nas, co Ciebie, drogi oglądaczu, podglądaczu, drogi widzu, czeka. Jeśli ktoś jest zainteresowany na przykład jakimiś testowymi stronami z tych książek, z jednej lub z dwóch, jeszcze nie wiem, to zapraszam do wpisu na blogu, którego dotyczy ten film. Link jest pod filmem. Na blogu dorzuciłem po prostu trochę materiałów dodatkowych, trochę PDF-y są po prostu z wybranymi stronami z którejś z tych książek albo z obu. Może jakieś ćwiczenia sobie tam na przykład znajdziecie. Tak, więc przechodząc do drugiej książki. Nie, jeszcze powiedzmy chwilę o tej książce, bo nim ktoś ucieknie, chciałbym ważną informację przekazać. Ta książka jest do wygrania, tak? Jeśli ktoś chciałby sobie taką książkę przyjąć, to można ją wziąć w naszym wyzwaniu. W naszym, czyli w Marcina Dybuku i w moim wyzwaniu odnośnie biegu Westerplatte, który już w ten weekend, 22-23 września. Wyzwanie jest pod adresem ironfactory.pl/Zosia, ponieważ całe wyzwanie dotyczy wsparcia Zosi, zbieramy pieniądze na jej operację. Natomiast jeśli jest na przykład po 23 września, a ktoś się czuje, że chciałby pomóc, to zapraszam na stronę siepomaga.pl/Zosia. Siepomaga.pl
łamane na Zosia. Jest to bezpośredni link do zbiórki na Zosie. Podzielcie się, dobre. Przechodzimy do drugiej książki. Trening siłowy do triatlonu, 75 ćwiczeń. Tutaj znajdziecie po pierwsze trochę informacji od tego, jak się przygotowywać do treningu i trochę też takiej metodyki treningowej, ale generalnie większość stron jest trochę informacji o gibkości, tak, czyli o tej dyscyplinie, którą wspominałem przed chwilą. Natomiast większość książki zajmują kolorowe. Ile ta książka musi kosztować w druku? Ja teraz jestem służbowo, że tak powiem, trochę w temacie produkcji, druku książek, więc zwróciło to moją uwagę, że ilustracje są kolorowe w książce. Tak, jeśli chodzi o te ćwiczenia, są obrazki, jest faktycznie te 75 ćwiczeń, tak, pokazanych na rysunku i wraz z krótkim opisem, o co chodzi w każdym ćwiczeniu. Ćwiczenia są podzielone jakby na 7 kategorii. Mamy 3 dyscypliny, więc dla każdej dyscypliny jest podział na górną i na dolne partie ciała, tak? Więc już mamy 6 jakby podrozdziałów czy rozdziałów. No i jest osobna część na ćwiczenia korpusu, czyli to, o czym no co jest często gęsto pomijane, a myślę, że warto się nad tym czasami pochylić. Szczególnie jeśli biegniemy, jak na przykład ja, złamany w pół, przykurczony jakiś, bo po prostu na ostatnich kilometrach zawodów już nie mam siły, żeby utrzymać prawidłową pozycję biegową. Więc tak, trening siłowy do triatlonu, książeczkę sobie można przejrzeć. Mówię, jeśli ktoś nie jest pewien tych książek, to zapraszam do blogposta na ironfactory.pl, link w opisie filmu i tam sobie można przejrzeć trochę dodatkowych materiałów, jakby cząstek z tych książek wyłuskanych i można sobie ściągnąć, poczytać, a najważniejsze wprowadzić w życie. Tak, na koniec siepomaga.pl Zosia lub ironfactory.pl łamane na Zosia. Zapraszam. Więcej o wyzwaniu, o którym mówiłem, związanym z Zosią, jest pod tymi linkami, także tutaj teraz już nie będę o tym mówił. Więc cóż, miłego czytania i do zobaczenia gdzieś na trasach biegowych już teraz, bo jest jesień, więc już tylko biegamy. Hejka, cześć!